Dzień dobry, cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Dominika, jestem dietetykiem i dzisiaj przygotowałam dla Ciebie film z moimi ulubionymi produktami z Lidla. Przed chwilą wróciłam z zakupów i mam całą pełną torbę pysznych produktów, dlatego też postanowiłam, że podzielę ten film na dwie części i dzisiaj nagram pierwszą część, a druga część pojawi się na kanale za tydzień albo za dwa. Dodam jeszcze, że ten film to będzie taka moja subiektywna opinia, moje ulubione produkty, a także nowości, które udało mi się dzisiaj znaleźć w sklepie i które mnie zainteresowały. I postaram się też dodać cenę każdego produktu tutaj gdzieś w rogu ekranu i będą to ceny aktualne na dzień dzisiejszy, czyli na wrzesień 2021 roku. Dobra, zaczynamy i rozpoczniemy sobie dzisiaj od lodów, bo muszę je szybko odnieść do zamrażarnika. I tutaj mam pierwsze lody, czyli lody firmy Breyers i one są o smaku masła orzechowego, są wegańskie, bez nabiału i bez dodatku cukru i w jednym opakowaniu mają tylko 320 kcal. Dodatkowo mamy tutaj 11 g białka i aż 26 g błonnika, czyli naprawdę sporo. I lody te są słodzone słodzikami, czyli erytrytorem, maltitolem i sukralozą. I co? Te lody są naprawdę bardzo smaczne, więc jeśli lubicie masło orzechowe i jeśli szukacie takiego zamiennika o niższej kaloryczności, to te lody naprawdę fajnie się tutaj sprawdzą. I udało mi się też kupić drugie lody. To jest obecnie nowość w Lidlu, więc one u mnie są cały czas niedostępne, ale udało mi się kupić właśnie te lody o smaku cookies and cream. I te lody mają w kubeczku 330 kcal i ponad 19 g białka, więc to naprawdę fajny wynik jak na lody. Chcę tutaj też zaznaczyć, że te lody nie są wegańskie, są zrobione na śmietance i na mleku i są o obniżonej zawartości cukru, czyli są słodzone zarówno cukrem, jak i substancjami słodzącymi. Z tego co się orientuję, to te lody możemy znaleźć też o smaku czekoladowym i o smaku słonego karmelu. U mnie był niestety tylko ten cookies and cream, ale co, wzięłam na skosztowanie. Aha, i uważajcie jak kupujecie te lody, bo obok nich stoją lody, które mają takie same opakowanie i takie same smaki, a mają ponad dwa razy więcej kalorii. Zostawię Wam tutaj przebitkę, bo nagrałam ją właśnie w sklepie. Dobra, lecimy dalej i mam teraz dwa moje ulubione sery. Jeden jest w bardziej takiej odchudzonej fit wersji, a drugi jest bardziej tłusty. Już Wam pokazuję. I pierwszy ser to zapewne wszystkim dobrze znana mozzarella lekka. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że jeśli na nabiale mamy właśnie taki napis lekka albo light, to absolutnie nie musimy się tego obawiać, bo wiem, że kiedyś przyjęło się, że produkty light to produkty bardziej przetworzone, ale tutaj zmniejszeniu ulegają jedynie nasycone kwasy tłuszczowe, czyli jest to na korzyść dla naszego zdrowia. I w takim opakowaniu mamy niecałe 200 kcal i aż 24 g białka, więc taką mozzarellę fajnie jest sobie na przykład dodać do wegetariańskiego obiadu, na przykład do makaronu, żeby podbić w nim białko. I drugi ser zdecydowanie nie jest z kategorii fit i jest to ser burrata. I ma on w opakowaniu ponad 300 kalorii i ponad 28 g tłuszczu, ale myślę, że od czasu do czasu połowę takiej porcji możemy sobie dodać na przykład na pizzę, na bagietkę, do makaronu albo do sałatki i naprawdę fajnie podbije to smak. I jest to takie połączenie mozzarelli ze śmietanką, tak więc jeśli jeszcze nie próbowaliście, to bardzo Wam polecam. Kolejny produkt to nowość, która ostatnio pojawiła się w Lidlu i jest to w końcu fajna alternatywa dla tortilli, które zazwyczaj mają bardzo słaby smak i są to takie placki piada. Jest to piada, czyli placek pszenny w stylu włoskim i tutaj w składzie mamy mąkę pszenną, wodę, smalec wieprzowy, sól i drożdże, czyli skład jest naprawdę bardzo krótki. Mi jedynie nie pasuje tutaj ten smalec wieprzowy, więc ja muszę zrezygnować z tego produktu. W zamian za to mogłaby być na przykład oliwa z oliwek i byłoby naprawdę super, ale i tak jest to fajny skład jak na produkt właśnie tego typu. Wiem, że w Biedronce są podobne placki właśnie tego typu i one nie mają w składzie smalcu, tylko są na oliwie z oliwek, tak więc jeśli komuś zależy, to polecam udać się też do Biedronki. Trzeba też pamiętać, że jest to produkt wysoko przetworzony, produkt rekreacyjny i on ma dużo soli w składzie. W jednym placku mamy prawie 3 g soli, więc naprawdę sporo. I dodatkowo w jednym placku mamy prawie 400 kcal, więc mimo dobrego składu musimy uważać z ilością. I kolejnym produktem, którego absolutnie nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu, jest mój ulubiony krem proteinowy o smaku białej czekolady. Jest też dostępny w wersji z mleczną czekoladą, taki a la zamiennik Nutelli, ale mi zdecydowanie smakowo bardziej podchodzi ten. Jest to produkt bez dodatku cukru, jest słodzony maltitolem i dodatkowo zamiast najtańszego oleju palmowego został użyty olej słonecznikowy, więc jest to jakaś tam zmiana na plus. I jest też o podwyższonej zawartości białka. W 100 g mamy 16 g białka.
Nie jest to też produkt kategorii fit, bo w 100 gramach mamy wciąż 530 kcal, więc trzeba uważać na ilość, ale myślę, że taką łyżeczkę do owsianki albo do placków na spokojnie można sobie dokładać i jest naprawdę bardzo smaczny. I kolejny produkt to takie pieczywo chrupkie z pomidorami i z bazylią. Nie wiem, czy jest to nowość, ale ja widziałam to dzisiaj w Lidlu po raz pierwszy. Myślę, że jest to taka fajna alternatywa, żeby wziąć sobie ze sobą do pracy, do szkoły czy na uczelnię właśnie, żeby sobie pochrupać. Jest w takiej dosyć małej paczuszce i ma fajny skład. Mamy mąkę żytnią, zakwas żytni, siemielniane, mąkę pszenną, suszone pomidory, nasiona słonecznika, nasiona sezamu, miód, oliwa z oliwek, sól, zioła prowansalskie, drożdże i suszona bazylia, więc skład jest naprawdę przyzwoity. W sumie otworzyłam to i sobie to razem spróbujemy, bo też nigdy wcześniej tego nie jadłam, a jestem ciekawa, jak to smakuje. Jest to w formie takich cienkich chlebków i już testujemy. Jest naprawdę bardzo smaczne, zdecydowanie Wam to polecam. No, pyszne. Lecimy dalej. Kolejnym produktem jest łosoś kanapkowy i jest on wędzony na zimno. I pokazuję go dlatego, bo właśnie w Lidlu jest on dostępny w takiej małej paczce 50 gramów. Jest to taka idealna porcja na raz dla dwóch osób. Ja na przykład nie mam ochoty jeść łososia wędzonego kilka dni z rzędu, więc jem raz i po sprawie. I jest on też w fajnej cenie, bo takie opakowanie kosztuje 3,99. I jak dla mnie najlepiej smakuje po prostu na kanapkach, ale można sobie go dodać też do tortilli, albo na przykład do makaronu, jeśli lubicie. Ja do makaronu wolę sobie dodawać tego łososia w kawałku wędzonego na gorąco. Niestety nie było go dzisiaj u mnie w Lidlu, więc go nie kupiłam, ale postaram się wkleić jego zdjęcie. I właśnie do makaronu tamten jest idealny. Kolejny produkt to nowość od Kubusia. Jest to produkt bardziej przeznaczony dla dzieci, ale jak wiadomo nie ma ograniczeń. I jest to serek z musem owocowym o smaku waniliowym. Oczywiście największy plus dla Kubusia za brak dodatku cukru, a jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj twaróg 50%, mus owocowy 40% i mamy tutaj soki z jabłek, z cytryn i przecier bananowy. Do tego kaszka ryżowa, witamina D i naturalny aromat waniliowy. Tak więc skład jest naprawdę krótki, konkretny i bardzo przyzwoity. Fajnie, że nie jest to produkt typowo owocowy, jak większość produktów tego typu, tylko połowę opakowania stanowi tutaj twaróg, więc automatycznie mamy podwyższoną zawartość białka. Teraz przejdziemy sobie do przypraw, bo w Lidlu jest sporo fajnych przypraw, poza tymi oczywiście podstawowymi. I pokażę Wam kilka moich ulubionych i są to na pewno zioła toskańskie. Do tego obowiązkowo papryka słodka wędzona. Kmin rzymski do takich potraw bardziej meksykańskich albo do szakszuki. I są też takie fajne przyprawy z serii Natura od Kani. I tutaj mam akurat przyprawę mięso mielone i są to przyprawy bez dodatku soli. Mamy tutaj w składzie cebulę, mąkę ryżową, czosnek, nasiona kolendry, pomidory, pieprz czarny, gałka muszkatołowa, liść lawrowy, rozmaryn, papryczka chili, korzeń lubczyku i oregano. Więc naprawdę fajna mieszanka przypraw i można sobie bez obaw korzystać. I dodam jeszcze, że wszystkie te przyprawy są dostępne w stałej ofercie, co jest dla mnie dodatkowym plusem, bo wiem, że zawsze jak tam pójdę, to one będą. I kolejny mój ulubiony produkt to śmietanka w kartoniku. Jest dostępna właśnie taka z Pirosa albo Łaciata i możemy ją dostać w wersji 12 i 18%. Ja bardzo lubię dodawać ją właśnie do zup, do sosów i w szczególności do makaronów. Jest słodka w smaku, więc nie ma takiego kwaśnego podsmaku jak przy użyciu jogurtu albo śmietany. A mimo to jest o obniżonej zawartości tłuszczu, bo mamy tutaj albo 18, albo nawet 12% tłuszczu. Tak więc jeśli też lubicie takie makarony w śmietanowym sosie, to ten produkt zawsze sprawdza się u mnie idealnie. Kolejnym produktem jest dżem i jest to dżem 100% owoców. Ja mam akurat o smaku truskawkowym, ale są też na pewno inne smaki. I tutaj w składzie mamy truskawki, cukry pochodzące z owoców, zagęszczony sok cytrynowy i substancję żerującą pektyny. Tak więc nie mamy tutaj dosypanego dodatkowego cukru, tylko jest on słodzony owocami. Wiadomo, że tutaj najlepszym wyborem będą jednak świeże owoce, ale jeśli lubicie, to taki dżem raz na jakiś czas na spokojnie można sobie zjeść. Dobra, lecimy dalej. I kolejnym produktem są takie warzywa w małych puszkach z firmy Bonduelle. Ja kupiłam akurat buraczki w kostkach, bo to też jest dla mnie nowość, więc kupiłam na przetestowanie. Ale na pewno jest też ciecierzyca, groszek i kukurydza. Są to takie małe porcje idealne na raz, na przykład do sałatki. Jedna puszka ma 80 gramów, więc nic się tutaj nie marnuje i można sobie całą puszeczkę wykorzystać za jednym razem, co jest dla mnie dużym, dużym plusem, bo na przykład zawsze jak otwierałam całą puszkę kukurydzy, to spora część mi się marnowała. Kolejny produkt to pewnie w większości dobrze znana pasta kanapkowa wawrzyniec.
Ja mam dzisiaj akurat taką ze słodką cebulką i z suszonymi pomidorami. Ta mi najbardziej smakuje, dlatego tą też chciałam Wam dzisiaj pokazać. Jeśli jeszcze jej nie próbowaliście, to koniecznie sobie przetestujcie. Jest to pasta warzywna bazująca na ciecierzyce. Mamy tutaj właśnie ciecierzycę na pierwszym miejscu w składzie. Do tego mamy olej rzepakowy, cebulę, seler marynowany, wodę, cebulę suszoną, nasiona słonecznika, pomidory suszone, cebulę suszoną, żurawinę, sól, cukier, czosnek, bazylię, pieprz i kwas cytrynowy. Tak więc jest to właściwie ciecierzyca z warzywami i z przyprawami, więc skład jest naprawdę fajny. I jak sam producent tutaj zaznacza, ta pasta fajnie nadaje się jako szybka przekąska, na przykład jedzona z warzywami, do kanapek, do pierogów, do naleśników i do eksperymentów, tak więc można sobie z nią również eksperymentować. Ja dodam od siebie, że ona fajnie też sprawdza się jako baza do sosu do makaronu. Kolejnym produktem jest sojowy jogurt naturalny, klasyczny i jest on dodatkowo wzbogacony w wapń i witaminę B12, więc po prostu idealnie. Bardzo się cieszę, że jogurty sojowe w końcu stały się u nas w Polsce ogólnodostępne i można je kupić nawet w takim Lidlu, bo jest to produkt najbardziej zbliżony do zwykłego jogurtu naturalnego, tak więc dla osób, które nie mogą spożywać nabiału lub nie chcą, taki produkt będzie idealnym zamiennikiem. Obecnie na rynku mamy sporo wegańskich jogurtów, ale one w głównej mierze bazują na kokosie, więc obfitują głównie w tłuszcz. A taki jogurt sojowy w 100 g ma 4,2 g białka, więc jest to wartość podobna do zwykłego jogurtu naturalnego i jest on dużo lepszym wyborem niż jogurt kokosowy. A jeśli jesteście zainteresowani, to poza tą klasyczną wersją jest jeszcze dostępna wersja jagodowa i waniliowa. Dobra, zostały mi dwa ostatnie produkty i już się cieszę, że rozbiłam sobie ten filmik na dwie części, bo po prostu nie dałabym rady tyle mówić pod rząd. I przedostatnim produktem jest taka baza pomidorowa. To jest też nowość, bo nigdy wcześniej tego nie widziałam. I z tego, co tutaj czytam, jest to idealna baza do przyrządzania smacznych zup i sosów, wytworzona z mniej doskonałych pomidorów, ale perfekcyjna w smaku, czyli po prostu z takich mniej idealnych sztuk, które nie mogły pójść na sprzedaż. I tutaj w składzie mamy tylko pomidory i koncentrat pomidorowy, więc skład jest krótki i konkretny. Myślę, że jest to fajny produkt właśnie, jeśli chcemy sobie zrobić supę krem z pomidorów albo jakieś spaghetti czy inny sos na bazie pomidorów, to jest to fajna opcja. I takie opakowanie ma 550 gramów. Jak dla mnie jedynym minusem jest to, że jest to w plastikowym opakowaniu, bo jednak pasata zazwyczaj jest w szkle. No ale coś za coś, tutaj przynajmniej nie zmarnowały się pomidory, więc jest jakiś kompromis. Aha, jeszcze dodam, że ja ten produkt znalazłam na dziele z warzywami, czyli bezpośrednio nad pomidorami, a nie tam, gdzie standardowo jest pasata i pomidory w puszce. I ostatni produkt to produkt od Dobrej Kalorii i ich wegańska kaszanka. Jadłam ją ostatnio po raz pierwszy i jak dla mnie jest to najsmaczniejszy produkt właśnie z tej wegańskiej serii od Dobrej Kalorii, chociaż lubię też kiełbaski klasyczne i burgery roślinne, to ta kaszanka jest taka najbardziej wyrazista w smaku. Można ją przygotować na grillu, więc fajnie sprawdzi się na takie spotkania ze znajomymi, kiedy jednak wolimy zjeść coś wegańskiego, albo można ją też przyrządzić na patelni, więc można sobie ją zrobić na przykład na kolację. I ogólnie ta kaszanka jest zrobiona na bazie gryki i słonecznika, jest wędzona, parzona i odpowiednia zarówno dla wegetarian, jak i dla wegan. I tutaj w 100 g mamy 277 kcal, 17 g tłuszczu, 21 g węglowodanów, 5 g błonnika, ponad 7 g białka i uwaga, ponad 1,5 g soli, więc musimy uważać, bo jest to wciąż produkt wysoko przetworzony. Dobra, trochę się nagadałam, ale w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Kolejny odcinek z tej serii będzie za tydzień albo za dwa tygodnie. I co, dziękuję Ci za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i do zasubskrybowania mojego kanału. I widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!